Hej, z tej strony Grustu i wracamy do Kenshi. Udało nam się tutaj dotrzeć do tego miejsca z Waystation i prawdopodobnie wyruszymy w stronę, przez pustynię oczywiście, do Cloud House. Chcemy dokończyć dzieła zniszczenia od Spaja i przy okazji podobnie trzeba będzie znaleźć naszym ludziom coś do ćwiczenia. Tak, gdyż Brass będzie w tej chwili zajmował się... Nie no, Brass, ty nie będziesz raczej strzelał, więc ty będziesz miał hold position. Nasz barbecue będzie miał też hold position? Znaczy block, hold, dobra, hold, kliknąłem hold, hold. Blast też nie i spy to samo, nie wyłączymy im, o właśnie, ustalić muszę jeszcze, żeby biegali w drużynie. Dobra, są, że biegają w drużynie. Dlaczego? Gdyż nasza ta nowa trójka robotów będzie ćwiczyła zajadliwie walki. Prawdopodobnie na tej Grey Desertzie może coś znajdziemy lub też nie. Może ruszymy tu na Skim Sans, może znajdziemy coś ciekawego. Na razie ruszymy po prostu do przodu. Nasz tutaj Spy trochę poćwiczy, biegając z barbecue na plecach, żeby wzmocnić swoje stalowe łydki, żeby były już bardziej stalowe i dojechane. Więc nie ma co dalej gadać po próchnicy. Należy ruszać w podróż. I oto nakazała się tak. Ujawniła się, kuźwa, brakuje mi słowa, nieważne. Nadarzyła się, o, tego im brakowało. Nadarzyła się przecudna okazja, jak widać tutaj. Będzie można, tak, puścimy tutaj barbecue. Barbecue i Brass będą po prostu tutaj naszymi przybocznymi. Będą sobie tutaj czekać, gdyż pozostała ta trójka, nic po niej. Ruszy do walki z tymi oto przeciwnikami, gdyż na, jak nakazuje zwyczaj, trzeba zacząć ćwiczyć. Wszyscy mają blok. O nie, oni strzelają. Dobra, to będzie toughness przynajmniej zwiększony. Ale panowie, bliżej podejść. O cholera, ja muszę im zmienić bronię, bo zapomniałem, że jak się... On w ogóle nie ma broni. Nieważne. Jak się nie używa strzelania, to trzeba w takim razie... Sadnej liszczy. O. W takim razie teraz możecie bronić się zajadliwie. O to chodzi, żeby oni wzmocnili się przed tą walkę. Trochę wzmocnienie sobie wytrzymałość, więc rozpoczynamy piaskowy trening? No, tak już bym to nazwał. Dobra, jeden jest truposz prawie, więc nasz Spy raz biegnie dzielnie podleczyć naszego towarzysza. A reszta świetnie sobie jeszcze ćwiczy. Stanley też ćwiczy obronę, bardzo dobrze. A my zajmiemy się naprawieniem naszego Spy'a, żeby się nie rozpierniczył na 1 000 000 funtów. Więc do tego czasu powinniśmy go naprawić i będzie mógł zaraz dalej kontynuować naszą tutaj zuchwałą walkę ćwiczebną z przeciwnikiem. Zobaczmy w tym czasie, jak się reszta miewa. Okej. Okay. Jak twoje statystyki? No, toughness sikisz ładnie, mild defense też ładnie. Tu sytuacja... No, tu trochę gorzej toughness, ale jakoś się chłopak trzyma. Więc zaraz tutaj skończymy naprawić naszego Spy'a. Zdążymy go naprawić, zanim on wstanie. Widzę, że kolejny się wyglebił. Blast wyglebił się, w takim razie leczymy Blasta. Blasta Rasta. Lecimy go naprawić. My musimy troszkę... Dobra, napierdzielajmy. O, do tego czasu powinniśmy go w miarę naprawić, bo oni trochę nas postrzają. Ej, tutaj panie... on nie ma repair kit, więc on niech idzie tutaj sobie pięknie. Czy Sadnail? Sadnail tam kuśtyka dzielnie do walki zmierza bliżej przeciwnika, żeby zwrócić na siebie uwagę i zaatakować. Pięknie. Pięknie, Spy, wstawaj. Biegnij, zaczął się. I możesz kontynuować tą nierówną walkę z przeciwnikiem. Idealnie, a my możemy zająć się znowu łataniem Blasta. Blasta Rasta. Okej, nasi tutaj świetnie walczą. No, można by tak nazwać. Okej, Sadnyl się położył z paciulki. Teraz trzeba będzie iść po niego. Okej, panie, ty też się spróbuj naprawić. I w tym wypadku pięknie, możesz biec do walki, a my zajmiemy się teraz naszym
Sad Veilem, trzeba się teraz z jego zreperować. I tak oto w ten piękny sposób przeciwników coś padło. Przecież oni tam nie mieli szans, żeby go trafiać. A Playing Dead. I Playing... pieniążki wyczuwam. Dobrze. Zobaczmy, jak tu jest sytuacja. Okej, okay, tu już ładnie się broni. Spy... bo w ogóle to... No tak, on nie ma żadnej broni, więc on to bardziej chyba będzie dodża robił. Niedobrze. Wypadałoby pójść po broń. Dobra, zapierdziela! O, shit, wstali. Dobra. Napierdzielaj się z nimi. W takim razie, póki nie ma broni, to niech tak zostanie. Zobacz waszego blasta, rasta. Jak to wygląda. Może być. Tutaj jeszcze naprawianko idzie. Więc zaraz powinniśmy go móc. Kto tutaj jest? Tu jest jakiś inny ziomeczek. Ale przy okazji, bo Blast, ty nie masz broni, więc idziesz zajebać broń. Znaczy pożyczyć na wieczne nie oddanko. No, podnoś, podnoś. I. A nie, ty masz czym się bronić. Dobrze. Pierdzielaj. Sadmej. Ty jest właśnie ten, nic po nim nie ma właśnie. Dobra, zapierdzielaj tutaj. Spaj. Zabieraj. I teraz świetnie, teraz się możesz bro. God damn it, się zbugowało. No ba, teraz możesz się faktycznie bronić. A my zaraz zobaczymy. Dobra, Sadnej na razie nie ma czym się bronić, więc poczekamy chwilę. Niech się naprawi. Okej, okay, do walki rusza. Dobra, trochę zaprawimy sobie Brasa. I zobaczmy, Spy znowu się wyglebił. Więc Bras, proszę zapierdzielać tu ładnie. I lecimy następnego, bardzo dobrze. Nasi tutaj znowu dostają. Ale o to chodzi, oni mają być teraz silniejsi, mocniejsi, wytrzymalsi i potężniejsi. Dobra, nasz Blast wygląda jak szwajcarski ser, tylko że dziury jeszcze się nie pokończyły robić. Sadnail, no nie ma tragedii, zobaczmy statystyki. Toughness 16, gdyż Mil Defense 36, dobra, Blast, zobaczmy, nasz Blast jak tu? 33, Mil Defense już ładnie mu wchodzi. A Spaja trzeba naprawić, więc naprawiamy go, ile wlezie. I on zaraz powinien wstać i będzie mógł znowu kontynuować walkę, tą nierówną. A Bras się trzyma bardzo dzielnie, więc może postać sobie i poobserwować, cóż się dalej dzieje. Nie, panie, ty tu się cofasz, ty nie walczysz, reszta ma walczyć. Bras niech sobie tu stoi bezpiecznie i czeka. I tutaj pięknie dalej rosną nam statystyki. Kamasz się znalazł, który znowu wyłoży, żeby móc go naprawić. I Blast też się położył. Ale nie szkodzi. Zaraz spróbujemy zreperować. Musimy tylko poczekać, aż nam tutaj wstanie kolejny towarzysz. W ogóle, czy mamy jeszcze dużo dużo mamy jeszcze zestawu do naprawy, więc powinno być dobrze. Tylko na złość teraz wszyscy przybiegli. Cwaniaki. Bulaki. Dobra. Spy już staje. Więc... Nie. Wycofujemy się. Teraz tak. Blast. Teraz Blasta zaperujemy. Spy powinien sobie jakiś czas poradzić. Zwrócił na siebie uwagę pozostałych przeciwników. Pięknie. Czy ty masz jakiś zestaw naprawy? Również ma. Dobra, to go leczymy. Sadnej wstał. Dobrze. Wstał, to znaczy, że może walczyć dalej. I widzę, że musi podejść dosyć blisko do tego miejsca. No nie, karawana jakaś przybiegła na pomoc. Straight. No dobrze. Najwyżej szybciej się ten trening skończy. Ale póki można, to... Dobra, panie, wyłącz tą blok, próbuj walczyć. Żadnej liście próbuje się bronić, wyłączymy blok, niech zaczyna walczyć. Okej, ty też, w takim razie, jak jesteś wyleczony, to proszę tutaj śmiało ruszać. A my zobaczmy Bras. Bras, ty trochę oberwałeś. Też się napraw. Zobaczmy, jak ta sytuacja dalej wygląda. Okej, Sadnej się położył, to zajmijmy się nim. Trochę go podleczymy.
Noise. No, w końcu wszyscy padli. O, tu critical. Niech się naprawi. Blasty. Ty też masz? Dobrze, niech się naprawiają nawzajem. Ładnie to wyszło. Barbecue, możesz przybiec. Okej. Okay. O, tragedii nie ma. Trochę przeciwników leży. A nasze statystyki wzrosły. Zobaczmy, 37. Mail defense 49. Tu toughness 21, to jeszcze dużo do nauki ma. Tutaj ma 32. Nie ma tragedii. Panowie, pomóżcie naprawić swojego kolegę, jak macie możliwość. No i co? I zbierzemy tutaj, co jeszcze jest. Będzie trzeba tu zaatakować. Tam bo dalej widzę, jakieś stwórki sobie biegają. Nomadów, więc zostawimy ich sobie w spokoju. Okej, ty możesz jeszcze naprawić tego kolegę. W ten sposób udało nam się coś zdziałać większego. Przy okazji, jeśli już tu jesteśmy, będzie można kilku oskubać. W sumie po to to wszystko było robione. Więc oskubiemy ich z tego, co się dało. Później trzeba będzie iść. Wstają. Stary wstał. Dobra, to kontynuujemy tą niespodziewaną akcję, sytuację. Przy okazji zobaczmy. O, ten próbuje grać nieumarłego. O, zaraz wstanie. Dobra, wstał też. Dobra, to się odsuwamy. Niech teraz poćwiczą sobie. Nawet coś tam trafiają. Dobrze. Niech napierdzielają. Okej, udało się nawet. Więc proszę wszyscy do jednego miejsca. Medic. No i teraz możemy faktycznie spróbować jeszcze raz okraść. Tym bardziej, że tu już widzę, że pan jest wart 2000. Więc od razu bierzemy pik. Już jest dodatkowa gotóweczka. Zabieramy im wszystko, co się da. Oczywiście trzeba będzie włożyć do naszego barbecue. Oto on tu jest, żeby trzymać takie właśnie rzeczy. Ej, wagę się, możemy to założyć? Nie. Szkoda. Ale pozostali będą mogli chować, chociaż szczęście, może lepiej nie. Tu jeszcze mieliśmy sporo rzeczy, więc pochowajmy. O. I zaraz zbierzemy jeszcze z reszty tutaj tych nic oni. Zobaczymy, którzy się nadają na sprzedaż. O, te się nadajesz na sprzedaż, więc blast podnosisz. Pięknie. Ten jest goły, ten jeszcze nieokradziony, ten gra martwego. Dobra, stawmy ich. Ty w takim razie ograbisz tego zwłoki. Idealnie. I możesz podnieść jego zwłoki, jeśli się go sprzeda. I jeszcze w sumie został nam spy. Spy, możesz spływać tego. Zabrać mu co się da. O, stał. No zrobimy inaczej. A, on nie ma miejsca. Dobra, to w takim razie Brass musi podbiec. Dobra, trzeba go dojechać bez masła. Dojedźmy. Ktoś jeszcze wstał? Dobra, to dojeżdżamy ich. Dobra, oni się tam zajmą tą sprawą nieuczciwych podatników. My sobie zabierzemy z niego rzeczy. Jeszcze go nie uwalili. Dobra, niech męczą jego dupę. Barbecue. Bliżej, proszę. Panowie. Repairen. Na szybcioka. Idealnie. W takim razie temu można. Tego można sobie podnieść. I prosimy tak. Barbecue. Teraz będziesz miał kolejny styw do dźwigania. Więc tradujemy. On już faktycznie ma coraz więcej syfu do tradowania. I tu już powoli miejsca na to nie ma. Na razie możemy co się da. Też było łatwiej później sprzedać. Dobrze. Który tu jeszcze się naprawia? Dobra, medic, żeby przyspieszyć rekonwalescencję naszych ludzi. Który tak oberwał, że go jeszcze reperują? Kurde, kogo wy tak leczycie? No dobra. Jeszcze widocznie jakieś ludzi leczy. Nieważne. O, ten wstał. Stary wstał. Więc go dojechać trzeba bez masła. O, szybko poszła. Dobrze, w takim razie, że mamy już uzbieranych tych ludzi, a jednak wypadałoby pójść to spieniężyć, jak już tu jesteśmy, to ruszamy do tego Heng. Tam powinni być jacyś niewolników. A taki grosz to nie śmierdzi, więc trzeba go dobrze spożytkować, więc ruszajmy. No, dotarliśmy do pięknego miasta Heng. Wypadałoby teraz znaleźć miejsce, gdzie byśmy mogli spieniężyć nasze, powiedzmy, nasze plusy,
Taki żeśmy zebrali. Dobra, w takim razie szukamy. Pierwszy, który jest tu, wart 2000. Więc idziemy od razu go zanieść w ręce sprawiedliwości. Więc panie kochany, na sprzedaż skórka świeża. Bierz go pan. Idealnie, jednego sprzedaliśmy, reszta pójdzie zaraz w niewolę, a jak żeby inaczej? Tylko gdzie? Tu skupią. Tych nic po nim. Tylko, że tu nie widzę. Więc trzeba będzie się przesunąć dalej. Tutaj też nie widzę. O, tu jest znak skupu niewolników, więc lecimy. Mam nadzieję, że tu będzie można zaraz pójść i zarobić w ten sposób kawał do grosza. Może nie dużo, może i mało. Ale wiadomo, że to już jakiś będzie najmniej częściowo zysk. Zobaczmy, kim ty jesteś? Free traders. I don't deal with tin heads. I don't trust in tin heads. Dobra, to nie, to jest pierd. Super, jest tutaj pan. Dzień dobry. Super, Sadnej. Dobra, Sadnej, ty możesz gadać, prawda? 400, okej, okay, bierz pan. Okej, 400 więcej. Teraz następny. No. Gdzie jest pan od niewolników? Aha, dobra, on dopiero tam zaniósł jednego i tak. Panie kochany, ja tu mam jeszcze drugiego. Bierz pan. Idealnie. Teraz tak. Zgadza na to, że Sadnej nie może... Nie, czekaj, Blast nie może mówić, nie wiem czemu. Język mu chyba wpadł do tyłka. Więc odłożymy... A, bo Blast wybuchł kiedyś i ma teraz ząka, że on wybucha. Więc podniesiemy go. I spróbujemy Brasem jeszcze. Brasu nie mówić, więc poczekajmy tu chwilę na naszego kolegę wspaniałego, handlarza niewolników. Gdzie on jest, ten bydlun? On już pewnie jeszcze to? Nic nie widać. Ej, no panie. Tu jeszcze powinien być. No wydawało mi się, że on jeszcze tu powinien być. Miejsca nie było i poleciał gdzie indziej? Chyba tak, bo tu widzę, że dopiero... Co tu się dzieje? Ale czemu tu chodzą? No jest problem taki, że tu mają chyba przepełnienie, hehe. I chyba go nie sprzedano, smutne, żal, pepe. Tym bardziej, że gdzieś klient uciekł. Co uciekł? Może gdzieś klient. Nie mam jak teraz pieniężyć tego jednego. To mi się bardzo nie podoba. Jeszcze raz zajrzyjmy. On gdzieś tu był, gdzieś tu latał. Teraz z żadnym z nich nie mogę pogadać. Na górze go też nie widzę. No nie ma ich. God damn it. Trudno. Trzeba będzie go rzucić tutaj. W takim razie robimy put down. Masz szczęście i nie zostaniesz niewolnikiem. Przynajmniej na to wygląda. O, jeszcze tu jest sklepik, więc wyjdziemy do sklepiku. Spróbujemy sprzedać te śmieci. Dzień dobry. Aha, nie mogę. Nie chcę się takim rodzajem sklepu. Tutaj można nakraść się dużo ciekawych złotych rzeczy. Może nie złotych, ale bardzo drogocennych, więc tam może nie. Świetnie, jakiś inny wziął łowca niewolników. No dobra, to kurde, dawaj mi 400 katów. Ja się namęczyłem, żeby go przeprowadzić. No dobra, i z nim. Ruszymy w takim razie, o, ruszymy tutaj. Tu powinniśmy móc sprzedać jeszcze różne śmieci, które nam się nazbierały podczas tego treningu dodatkowego. Zaraz wejdziemy i oczyścimy nasze kieszenie ze śmieci, więc dajcie mi chwilę. Chodzi o to, że oczyściliśmy się, no dużo z tego, żeśmy nie zarobili. Tu jest jakiś mały sklepik, ale tu chyba nie mają jak naprawiać, no niestety nie. Ale mamy tu nasz piękny, wspaniały Shinobi Thief Guild. Może coś ciekawego będą mieli. Pokaż pan, co tutaj masz. No nic ciekawego nie mają. Niby te spodnie byłyby lepsze dla naszego tutaj kolegi. No, niekoniecznie jednak. Zbroje, no też niekoniecznie. Nic nie mają, bieda, panie, kuźwa, nawet wśród złodziei bieda, to już w ogóle jest tragedia. Jeszcze broń by zobaczyć można, ale broń mają ćwiczyć na tych słabych, więc to nie ma sensu, żeby nie dostawali coś lepszego. W ostateczności jeszcze możemy sprawdzić ten sklep, czy tutaj są jakieś lepsze zbroje. Ile? Bo ja wbiegłem, a handlarza zniknąłem. Więc, panie kochany, pokaż pan, co tutaj masz. No i masz śmieci, no. Nic, co byśmy mogli wykorzystać na naszych robocich karawaniarzy. Więc Lipton Tea. I nieważne.
Dobra, ale ja tam widzę, że jest tu. Unconscious. Jak unconscious, to trzeba szybko to opierdzielić z mięsa. I się wybudzi. Ja bym tu jeszcze rozejrzał się, czy nie ma tu jakiegoś ogniska, żeby sobie upiec to mięso z tego stwora, ale bieda straszna i raczej nie widzę, więc trzeba będzie w innym mieście upiec, żebyśmy mogli czymś nakarmić naszego zwierzaka. Więc na razie wyjdziemy sobie na zewnątrz. Więc tak, po pierwszym dniu treningu stwierdzam, że tragedii nie ma, już jakąś obronę mają, Tafnes troszkę wskoczył, no najgorzej spaj, bo on w sumie dodża robił idiota, bo nie miał broni, ale to normalne, bo nie sprawdziłem. I tyle. No i co? No i trzeba będzie ruszyć w takim razie. No ruszymy w takim razie do Stout. Ewentualnie do Spine Canyon, żeby tam kontynuować nasze ćwiczenie. W końcu dojść do tego miejsca. O, tutaj do Cloud House, więc faktycznie może ruszymy do Stout i ze Stout sobie później przebijemy do Cloud House, żeby oswobodzić tę ziemię sprzed tych ninja zjechanych, które Spaja kiedyś tam złapały. Ale myślę, że to w następnym odcinku, więc trzymajcie się i do zobaczenia.